Plan obejmuje 90 hektarów przestrzeni publicznej, w której dokładnie określono położenie chodników, dróg, nowych placów czy układu jezdni. Nowe Centrum Łodzi ma być przyjazne dla pieszych, dzięki czemu większość pasaży sprowadzona zostanie pod ziemię. Ta koncepcja teraz będzie doprecyzowana, będą zasięgane opinie podmiotów zewnętrznych, gestorów sieci, PKP. Na przełomie października i listopada ten projekt planu zostanie wyłożony i rozpoczniemy rozmowy z mieszkańcami i zbieranie uwag. Studium zawiera wszystkie nowe elementy, które pojawią się w architekturze centrum miasta. Jest to najważniejszy dokument realizowanej inwestycji. Na początku przyszłego roku ma być przyjęty przez radnych. Nawet jeśli procedura zatwierdzenia się przeciągnie, budowa nie będzie zagrożona. Inwestycja absolutnie nie jest zależna od planu miejscowego. Inwestycja toczy się w oparciu o prawomocne pozwolenia, które są jak gdyby wydawane na podstawie oczywiście WZ-ek, bo one były na podstawie WZ-ek. Brak planu spowodował, iż te decyzje wszystkie zapadały wcześniej. Cała inwestycja, czyli budowa dworca wraz z nowym centrum miasta, ma być według zamiaru urzędników oddana mieszkańcom do końca 2015 roku.